witam Państwa bardzo serdecznie w Jatkach Miejskich na koncercie, kolejnym koncercie z cyklu Muzyczna Jatka. Tym razem, Panie Dyrektorze. Dzisiaj nietypowy koncert, oczywiście nasi artyści czekają, więc koncert będzie, ale głównym tematem jest promocja książki naszej koleżanki, radzkiej etnografki, Danuty Dębskiej, pieśni nabożne regionu radzkiego. O tych pieśniach, o tej książce, o jej genezie, powstaniu porozmawiamy dzisiaj, a towarzyszyć nam będą radzcy muzycy, których tutaj już w trakcie koncertu poznacie Państwo. Życzymy udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mam dzisiaj ogromną przyjemność prowadzić to spotkanie z panią Danusią Dębską, która jest tak naprawdę niesamowitą osobą, jeżeli chodzi o rawskie i tutaj lokalne pieśni folklorystyczne i sztukę folkową. A dzisiaj będziemy mówić głównie o rawskich pieśniach nabożnych, ale nie tylko, bo tutaj z tego co wiem, muzycy, którzy nam towarzyszą, nie tylko o takich nabożnych rzeczach będą nam tutaj mówić muzyką. Drodzy Państwo, był taki czas, myślę, że większość z Państwa pamięta, kiedy ta muzyka folkowa nieco wyparowała z naszego życia publicznego, z popkultury na pewno. Był nawet taki czas, dość przykry myślę dla muzyki folkowej, kiedy tej muzyki osoby, szczególnie pochodzące z terenów wiejskich, się trochę wstydziły. Jak się okazuje, nie była to pierwsza taka fala, takiego trochę wypierania i pozbywania się muzyki folkowej. Ale były też i wzloty. O tych wzlotach też za chwilę porozmawiamy. Na pewno Państwo wiedzą, że Władysław Reymont był osobą straszliwie zafascynowaną folklorem, wsią, był zakochany całkowicie i szczerze. I dlatego może za tą szczerość i miłość za chłopów otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1924 roku. Dało się to czuć. I tutaj przejdę może powoli do chłopów, których może część z Państwa widziało w zeszłym roku na ekranach kin. Ciężko pominąć ten wielki sukces tej kinematografii, głównie polskiej. Prawie, że otarł się o Oscary, ale może to już zostawmy na boku. Myślę, że mamy teraz ogromny powrót miłości do folkloru, cenienia folkloru jako takiego. No i właśnie tutaj przychodzi pani Danuta Dębska. Za chwilę się dowiemy, jak to jest możliwe i skąd to się wzięło, że ten folklor w życiu pani Danuty jest tak ważny. Pani Danuta się chwilkę zastanowi, a ja przeczytam Państwu. Recenzję dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego dr Katarzyny Orszulak-Dudkowskiej. Wydawnictwo Rawskie Pieśni Nabożne jawi się jako udana próba odnalezienia, udokumentowania, opracowania i popularyzacji elementu tradycji lokalnej, jakim jest folklor słowno-muzyczny. W tym przypadku pieśni nabożne. Proponowana publikacja zawiera nie tylko zapis tekstowy i nutowy pieśni, ale także obszerne wyjaśnienia merytoryczno-kontekstowe z zakresu historii obyczaju oraz etnografii, co pozwoli na wypełnienie luki we współczesnej literaturze, także tej naukowej. Cenne uzupełnienie stanowi także starannie dobrana ikonografia, również pozyskana w procesie badawczym. Doświadczenia uczą nas, że działanie, które zostanie zrealizowane w postaci wydawnictwa, będzie miało wartość nie tylko bieżącą, zostanie w pełni spożytkowane dopiero po latach. Często po wymianie demograficznej, gdy młode pokolenia będą gorączkowo szukały zakorzenienia, kierunkowskazów tożsamości i sensów zakodowanych w rozmaicie pojmowanych tradycjach. Jednym słowem, badanie etnograficzne i popularyzacja ich wyników, z czym mamy do czynienia w przypadku wydawnictwa, to praca na rzecz przyszłości, a nie tylko doraźna akcja dokumentacyjna. Pani Danuto, czy w takim razie w tej przeszłości postanowiła Pani być i zostawić coś dla przyszłych pokoleń? Jak to się stało, że zainteresowała się Pani sztuką ludową i folklorem? Do sztuki ludowej trzeba dojrzeć. Ja będąc młodą dziewczyną, powiem szczerze, że ocierałam się o folklor, bo w mojej rodzinie były osoby, które śpiewały, które grały, które świetnie tańczyły. Ja od dzieciństwa byłam w tym folklorze, ale ja go wtedy nie doceniałam. To przychodzi chyba z upływem lat, wtedy, kiedy człowiek staje się bardziej dojrzały, kiedy obserwuje życie, kiedy coś w tym życiu przeżył. Tak też było i ze mną.
mniej więcej 20 lat temu zainteresowałam się tym, co jest w najbliższym moim otoczeniu. I pierwsze moje kroki skierowane były do Wałbrzych, ponieważ tam wtedy Majorka prowadziła zespół dzieciaki z Wałbrzych i zaprzyjaźniłam się z nią, z zespołem i wtedy zaczęłam spisywać folklor. Działo się to nigdy bardzo intensywnie, bo bywały takie lata, że w ciągu jednego roku napisałam, opracowałam jakieś dwie publikacje. Jedne są większe, drugie są mniejsze, jedne są może bardziej dokładne, drugie mniej. Z perspektywy lat, jak patrzę na nie, to też powiem, że może teraz bym je napisała troszeczkę inaczej. No ale fakt jest taki, że tych utworów, publikacji powstało wiele. Do tej pory interesowałam się przede wszystkim taką stricte muzyką ludową, głównie muzyką wokalną. Głównie interesowały mnie pieśni, chociaż nie tylko, bo mazurki, oberki, walczyki czy inne utwory, które wykonują kapele, również mam nagrane i spisuję. Ale dojrzałam również do tego, żeby stworzyć książkę Hrabskie pieśni nabożne, ponieważ proszę Państwa, takiego opracowania nie ma. Nie ma takiego opracowania, gdzie te pieśni nabożne, pieśni utworzone przez lud, pieśni, które nie są śpiewane w kościele, ale są wykonywane przez naszych artystów, czy po prostu ludzi mieszkających głównie na wsi. Tak, że oprócz muzyki ludowej, piosenek ludowych, tańców, obrzędów, zwyczajów, dojrzałam do tego, ażeby spisać i udostępnić Państwu pieśni nabożne. Myślę, że nadszedł teraz czas na krótką przerwę, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, ponieważ ciężko nie zauważyć, jak wspaniałych muzyków mamy tutaj, którzy są ucieleśnieniem, uosobieniem tych talentów i pasji do muzyki ludowej, którzy tak naprawdę większość życia tej muzyce poświęcili. Trzeba przyznać i trzeba to zaznaczyć, że są to osoby, które samodzielnie nauczyły się grać na tych instrumentach. Jest to niesamowite. Myślę, że fascynujące i ciężko to sobie wyobrazić, szczególnie osobie, która nie gra na instrumencie. I doceniamy to bardzo mocno. Drodzy Państwo, mam zaszczyt przedstawić Barbarę Branicką-Grobę, która sama nauczyła się grać ze słuchu na historycznym instrumencie, który widzimy tutaj dzisiaj. Jest to trzyrzędowa harmonia. Harmonia, Pani Barbaro, znowu udało mi się nie pomylić z akordeonem, jest cały czas dobrze. Myślę, że Panią Barbarę część z Państwa, jeżeli fascynuje Was folklor, na pewno widziało już na niejednej imprezie folkowej, na pewno i słyszało, przede wszystkim słyszało, a potem widziało, dokładnie tak. Pani Barbara, przygotowując się dzisiaj do tego występu, po krótkiej próbie nagle zaczęła mówić, że chce jej się spać. Czy jest taka znużona? Przepraszam Pani Barbaro, musiałam to powiedzieć. No i więc ja mówię, Pani Barbaro, z tego co ja wiem i znam Pani historię, to kiedy tato oraz bracia grali w domu, bo z takiego domu Pani Barbara się wywodzi, to Pani najlepiej się spało w kołysce. Więc może stąd brzmienie tej harmonii właśnie przywołało wspomnienia z dzieciństwa i tak najlepiej się zasypia. Musiałam to powiedzieć, bardzo przepraszam. Więc wygra na pewno dzisiaj dla nas mazurki, polki, oberki, a zobaczymy zresztą, co to dzisiaj będzie. Coś nie tak. Przedstawiam również Pana Jana Kępę, oczywiście też autentycznego samouka, który reprezentuje muzykę regionu rawskiego. Jest ceniony nie tylko w regionie, ale i na wszelkiego rodzaju przeglądach muzycznych. Występuje na scenach w całej Polsce. Jego muzyka to, tak jak dowiedziałam się właśnie w celu dzisiejszego spotkania, to muzyka incrudo, czyli taka, która nie jest w żaden sposób aranżowana. Taka żywa, prawdziwa, ludowa muzyka. Oraz Bogdan Stankiewicz, barabanista z Wałowic, którego mam przyjemność mieć dzisiaj do spotkania. Zwany niekwestionowanym mistrzem tańca okrzyków.
przyśpiewek oberkowych, z tego co wiem. Jest to dość ważna cecha pewnie w przypadku muzyków ludowych. Coś tam jest. Coś tam jest, zresztą zaraz się to nie przekonam. Ma ich w zanadrzu dość dużo, a kolejne układa sobie na bieżąco, prawda? Coś tam jest. Trzeba mieć, wenę taką i temat. Takie ma tematy, to się nie uda. Mam nadzieję, że wenę zabrał pan dzisiaj ze sobą. No to czekamy. Gra mocno, zresztą zobaczycie państwo jak za chwilę. Mam jeszcze przyjemność przedstawić pana Władysława Hawra, który dziś na akordeonie zagra dla nas. Jest współtwórcą Bobrowia. To prawda? Zgadza się. Jeżeli państwo słyszeli o kapeli ludowej. Tak, jest to kapela ludowa z Bobrowca. Zgadza się. Pani Barbara, poprosimy o coś. O ducha.
pani Bogdan Stankiewicz. Wielkie, wielkie brawa. Aż ciężko usiedzieć. Właśnie to zauważyła pani Danuta od razu po państwa stopach, że ciężko jest tu siedzieć. Tym charakteryzuje się na pewno muzyka folkowa i regionalna. Ale pani Danuto, czym różni się po prostu pieśń ludowa od pieśni nabożnej? Bo o niej dzisiaj będziemy głównie rozmawiać przy okazji publikacji. Pieśń nabożna jest pieśnią ludową. One, prawdę mówiąc, różnią się tylko tematyką. To są pieśni jednogłosowe, to są pieśni wymyślone przez lud. To są pieśni, które mają wszystkie cechy związane z naszym regionem. Niektóre z nich opierane są również na tańcach albo na zwykłych piosenkach ludowych, na przykład pastorałki. To są te same pieśni, różnią się tylko tematyką. To w takim razie, czym wyróżnia się region Rawski, jeżeli chodzi o sztukę taką regionalną? Region nasz, zwany regionem Rawskim, często niektórzy mówią, że jest to region rawsko-opoczyński, nie do końca ja się zgadzam. Jest on troszeczkę inny niż opoczyński. Słucham? Łowicz, bardziej Łowicz, stanie nie. Takie te opery, to wszystko te melodie. Nie, uważam, według mojej wiedzy, według tego, co widzę, co przeżyłam, co obserwuję, uważam, że nasz region Rawski różni się od opoczyńskiego, a już najbardziej od regionu łowickiego. My z regionem łowickim to tylko mamy to wspólnego, że jak jest Boże Ciało, to niektóre panie ubierają się w stroje łowickie, nie wiedzieć czemu, aczkolwiek mieszkamy na ziemi rawskiej. Dziękuję. Tak, zgadzasz się ze mną? To jest muzyka bardzo charakterystyczna, poprzez przede wszystkim oberki, poprzez pieśni, poprzez mazurki i poprzez tańce i obrzędy, które są charakterystyczne właśnie dla naszego regionu. Ja nie wiem, ja powiem może taką swoją refleksję. Przepraszam cię, przepraszam. Ja bardzo też śledzę to, co się dzieje. I wiesz, do jakiego doszłam wniosku z tą pieśnią morawską, z tym folklorem? Ponieważ był w Bobuszycach majątek ziemski. Bardzo dużo ludzi, pośród Koński, z tamtych stron, podobocznych, przychodziło tutaj za pracą. Wiadomo, że nie było zapisu notowego. Na ile kto miał dobre ucho, pamiętał to, co zasłyszał. Nieraz było tak, że jak już dojechał do Bobuszyc, to gdzieś mu to uciekło, ale ponieważ lubił muzykę, sam sobie coś dokomponował. I ten fenomen rawskiej muzyki może z tego się wziął, że ona skądś tam jechała do nas, a my żeśmy ją przykształcili na swoją. No tak to się wzięło z migracji ludzi. Ludzie jeździli na przykład na wesela, jeździli, no, odwiedzali rodziny, żenili się, więc przenosili ze sobą ten folklor. Jeżeli ktoś nie zapamiętał do końca melodii jakiejś pieśni, albo nie zapamiętał tekstu, stąd powstawały warianty danej pieśni, co również jest i w tych pieśniach nabożnych. Albo ludzie częściowo zmieniali melodię, albo dopasowywali sobie tekst do jakiejś innej melodii, ale to się działo w całej Polsce. To nie tylko było, to nie jest tylko coś charakterystycznego dla naszego. Tylko Orawy, tylko że my jesteśmy w takim miejscu. Tak jak dużo osób dobrze powiedziała, że miał miejsce rawsko-opoczyński, tak? Mm-hmm. Ja uważam, że też jest taki, to jest rawski. Tak, rawski region to jest, proszę państwa, tak jakbyśmy teraz mieli mapę przed sobą, to jest oczywiście Rawa, to jest Biała Rawska, to jest Nowe Miasto. Tutaj na południe do Lubochni, może jeszcze do Tarnowskiej Woli, do Tomaszowa, prawdę mówiąc, i Nowłodza, a tą granicę na południu stanowi Pilica. Jeżeli jest za Pilicą, jeżeli się rozmawia z muzykantami mieszkającymi w okolicach Rzeczycy, no bo tam jest bardzo dużo jeszcze tych ludzi, no dużo powiedzmy, nie bardzo dużo, to oni mówią, że jak się jedzie na wesele za Pilicę, to tam się zupełnie inaczej gra niż u nas. Także nasza muzyka jest, ma swój charakter, ma swoje cechy charakterystyczne i uważam, że ona jest inna od opoczyńskiej, a z łowicką to naprawdę nie ma nic wspólnego.
Przepraszam, ona jest nasza muzyka. Nasza. Tak można powiedzieć. To jest niesamowite, jak kiedyś wystarczyło być po tej stronie rzeki, żeby grać z tymi ludźmi, a już rzeka stanowiła tak wielką barierę. To jest niesamowite. Bo ciężko to sobie w tym momencie wyobrazić, szczególnie w czasach internetu, prawda, i masowej informacji. To może wróćmy do samej tematyki tej książki. Pani Danuto, to skąd pomysł w ogóle na to, żeby zająć się tematyką pieśni nabożnych, rawskich pieśni nabożnych? Jak już wspominałam, pieśni nabożne, rawskie pieśni nabożne nie były opracowywane. I gdy jeździłam do ludzi i zbierałam ten folklor, bo myślę, że jeszcze opowiem, w jaki sposób to wykonuję, to ludzie nie śpiewają mi konkretnie jednej pieśni, tak, na przykład pieśni weselnej, tylko a wie pani, ja znam jeszcze taką, a taką, a jak byłam młoda, to chodziłam jeszcze na przykład do zmarłych. I tam się śpiewano takie pieśni, więc przy okazji zbierania innych utworów, innych pieśni, pojawiały mi się coraz częściej pieśni również związane z pogrzebem, związane ze świętami Bożego Narodzenia, czyli z pastorałkami i pieśni majówkowe. One zaczęły tak na warstwie, czy było ich coraz więcej, aż doszłam do wniosku, że one są tak piękne, że nie mogę ich schować do szuflady, tylko trzeba je opracować. A te pieśni pogrzebowe, tutaj bardzo dużo mi pani Ela Bagacz pomogła, to jest kopalnia wiedzy na ten temat i ma wiele zeszytów. Z 15 roku życia chodziłam do zmarłych śpiewać. No właśnie. Te pieśni, proszę państwa, są tak piękne i ja takie wzruszające. Przerwę pani, tak? Ale ja jestem spokrewniona z Bogdanem. I to już jest taki gatunek ludzi, że dośpiewać, tańczyć, o, to jest chleb powszedni u nas. My jesteśmy rodziną. Po kundzieli, To już rodzinne jest. Dokładnie, drodzy państwo, teraz pierwsza jakaś lepsza okazja, imieniny, urodziny, święta, jak dużo się śpiewa w dzisiejszych czasach, prawda? To jest trochę przerażające. Nawet zwykłe kolędy, jakby ja mam przynajmniej wrażenie, że część rodziny krępuje się, druga część coś tam próbuje zaintonować. Mało już chyba jest takich rodzin, w których śpiewa się na każdą okazję. Aż trudno sobie uzmysłowić, że kiedyś właśnie, tak jak pani wspomniała, tutaj nasza kopalnia wiedzy na temat tych pieśni pogrzebowych, chodziło się do umarłych, tak? Śpiewać. To jest coś, co tak naprawdę to było jakieś 100 lat temu. Kiedyś ludzie śpiewali. To nie było coś, że Boże, ja mam jakiś występ, mam nie chcę. To było powiązane. Śpiew był rzeczą naturalną. Kobieta w domu przygotowywała obiad, obierała ziemniaki, śpiewała. Wykołysała dziecko w kołysce, śpiewała. Ludzie szli w pole, śpiewali. Śpiew był rzeczą naturalną. A dziś, ojejku, ja nie umiem śpiewać, ja nie zaśpiewam. Śpiewali wszyscy, tańczyli wszyscy. Czy ktoś umiał lepiej, czy ktoś umiał, no może mniej, ale jednak ten śpiew i ta muzyka, to po prostu było wpisane w życie, codzienne życie człowieka. To nie było jakieś wielkie wydarzenie. To my dzisiaj organizujemy konkursy, przeglądy, po to, żeby ta muzyka nadal żyła, żebyście wszyscy ludzie mogli się zapoznać z tą muzyką, żeby mogli sobie przypomnieć, bo większość osób, tak jak z państwa, to pewnie niektóre utwory zna. Ale to trzeba właśnie organizować specjalne konkursy, przeglądy. A kiedyś było to rzeczą naturalną. Dokładnie. I takich naturalnych muzyków mamy tutaj, więc może poprosimy teraz o przerywnik muzyczny. Pani Barbaro, bardzo prosimy.
Proces tego się nie robi w ciągu tygodnia, dwóch, ani w ciągu pół roku.
Napisanie książki zajmuje w moim przypadku około 2 lat. Najpierw jest bardzo przyjemna rzecz. Organizuję kwerendy, czyli jeżdżę do ludzi, rozpytuję, jadę na wieś i wchodzę do pierwszego lepszego domu, pytam, czy są tu tacy ludzie. Większość tych osób jest bardzo przychylnie nastawiona, jeżeli sami nie potrafią, to kierują, a niech pani tu pojedzie, a niech pani jeszcze tam zapuka. Także zawsze udaje mi się dotrzeć do ludzi, którzy znają pieśni, mogą coś opowiedzieć na temat sztuki ludowej. I to jest bardzo przyjemny moment, jak już powiedziałam, ponieważ no, zwiedzam ziemię lapską, znam dokładnie topografię naszej ziemi rabskiej. Znam dość dużo ludzi tutaj mieszkających i chcę powiedzieć, że trzeba zawsze poświęcić na to cały dzień. Jeżeli jadę gdzieś konkretnie do kilku wsi, czy nawet do jednej niekiedy, to poświęcam na to cały dzień. Wyjeżdżam rano, ponieważ ludzie, do których docieram, są to najczęściej ludzie samotni. Ludzie, którzy potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, oni chcą porozmawiać, oni chcą się wyżalić, oni chcą opowiedzieć. Oni nawiązują do swojej młodości, bo często są to ludzie już w wieku no, starszym. Więc ja muszę mieć na to czas, ja nie mogę ich poganiać, że tak powiem, bo ja bym chciała wejść pół godziny, porozmawiać i wyjść. Tak nie ma. Trzeba tym ludziom poświęcić czas. Trzeba zrobić to spokojnie, trzeba wzbudzić zaufanie do siebie, że ja nie przyjechałam tutaj po to, żeby coś wyrywać od kogoś, jakieś informacje, tylko, no tak jak powiedziałaś, robię to, no, powiem szczerze, w celu naukowym. Więc gdy człowiek taki zdobędzie już do mnie zaufanie, otworzy się i rozmawia i mówi o swojej przeszłości, to wtedy rozpoczynam nawiązywać dialog odnośnie pieśni. A czy tak, czy pani chodziła na wesela, czy pan, czy może jakieś inne obrzędy i zaczyna się, że tak powiem, rozmowa i śpiewy, czy ewentualnie gra na instrumencie. Bardzo często przygotowuję sobie pytania. Jeżeli na przykład pisałam książkę o rabskim weselu i chciałam to porównać, jak w każdej wsi bodajże były te wesela odgrywane, jak to się odbywało, no to musiałam mieć szablon, musiałam mieć opracowanych, miałam około 100 pytań, które każdej osobie zadawałam, żebym później miała skalę porównawczą, jak to było w danej wsi. Więc mówię, to jest najprzyjemniejszy moment. Takich wyjazdów jest ileś, jest ich dużo. Fajnie, jeżeli na przykład mam taką osobę, która wsiądzie ze mną w auto i zawiezie mnie konkretnie i powie, tutaj pojedziemy, tu pojedziemy, ta pani może coś wiedzieć, ten pan może coś wiedzieć. Jest mi wtedy łatwiej wejść w to środowisko, no bo jestem z osobą, która jest z danej wioski. To ludzie też może jakoś szybciej się też otwierają. To jest przyjemny moment, naprawdę. Ja to bardzo lubię. Potem, gdy zbieram ten materiał i osoby mi śpiewają na przykład, ja to nagrywam i zawsze mówię, że nagrywam tylko po to, żebym sobie potem w domu mogła odtworzyć. Ja nie zapamiętam tylu melodii, jak słyszę na przykład 20 w ciągu jednego dnia, ja ich potem nie odtworzę, ja tego nie zapamiętam. Więc nagrywam to na dyktafon, no i potem się zaczyna praca w domu. To jest bardzo żmudna praca, ponieważ trzeba spisywać nuty. Żeby spisać nuty, to ja muszę kilka razy odtworzyć sobie tą melodię i się muszę jej nauczyć śpiewać. Po to, żebym usiadła do pianina i żebym sobie ją spisała w nutach. A później przechodzę na komputer i przepisuję nuty w programie odpowiednim, żeby te nuty miały taki wygląd, jak są właśnie tutaj w książkach. I to jest też bardzo praco i czasochłonna praca do wykonania, ponieważ wymaga ona ogromnej staranności, dokładności i, no i trzeba temu poświęcić bardzo dużo czasu. To jest żmudna praca, to mi zajmuje najwięcej czasu. Poza tym jak słucham melodii, to zawsze chciałabym wyłapać jakieś maniery wykonania.
czy ktoś daje w tym głosie jakieś przednotki, które trzeba potem zaznaczyć w nutach, czy ktoś nie dociąga jakiegoś dźwięku i to też się zaznacza odpowiednio w nutach. Czy niektóre melodie, powiem szczerze, że wcale nie są łatwe, zmieniają tonację w trakcie i się trzeba naprawdę w nie wsłuchać, tak żeby najlepiej odtworzyć tą melodię. No oczywiście po tych rozmowach, po tych wywiadach, po tych scenariuszach, tak w przypadku na przykład tej ostatniej mojej publikacji, opisuję na przykład jak kiedyś odbywały się uroczystości, ceremonie można powiedzieć, jeżeli człowiek zmarł na wsi w domu, jak to się odbywało. Ludzie mi o tym opowiadali i to wszystko, co tutaj znajduje się w książce, to są informacje od ludzi, które pozyskałam będąc właśnie na ferendach. Potem trzeba to oczywiście w programie komputerowym odpowiednio przygotować, odpowiednio mieć po prostu pomysł na to, jak graficznie będzie wyglądała taka książka. Ja często zamieszczam jeszcze cytaty, które tematycznie wiążą się z daną publikacją czy z danym rozdziałem. Często zamieszczam zdjęcia, fotografie, które mam też od ludzi. I no, wpisuję biografię, bo nie powiem, ja również czytam różne pozycje, które są mi potrzebne do napisania danej książki. Albo wypożyczam, albo kupuję. No, też korzystam i ze stron internetowych, no bo w dzisiejszych czasach to jest o wiele, wiele łatwiej. No, także tak powstaje książka. To jest bardzo dużo czasu, żeby taka pozycja powstała. Potem jeszcze zabiegam o pieniążki, żeby na wydanie tej książki, ponieważ, proszę Państwa, ja nie zarabiam na tych książkach. To nie jest tak, że ktoś powie, ach, ty wydajesz książki, to na pewno na tym zarabiasz. Nie, żebyście Państwo nie myśleli, że ja na tym zarabiam, bo ja na tym nie zarabiam. Ale zawsze staram się, ażeby pozyskać sponsorów. Są to niekiedy osoby prywatne, są to instytucje, są to stowarzyszenia. Piszę też wnioski do różnych instytucji w Warszawie, do ministerstwa i tak dalej. Nie wszystkie te wnioski przechodzą. Niekiedy mi się uda dostać dofinansowanie na jakąś książeczkę, ale w większości powiem szczerze, korzystam tutaj z naszych instytucji, które są w naszym regionie, w naszym mieście, w naszej gminie. Także tak to wygląda. No pasjonatka, drodzy Państwo. Trzeba przyznać, że po prostu trzeba to powiedzieć. Więc oprócz tego już tutaj wspomnieliśmy pieśni pogrzebowe, tak? Coś, co jest pewnie najbardziej szokujące, szczególnie dla takiego pokolenia obecnie, szczególnie tutaj dla dziewczynek pewnie. Byłoby coś to całkowicie szokujące, gdyby musiały się na taką ceremonię wybrać i zobaczyć coś takiego. Czyli oprócz pieśni pogrzebowych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia, jakie jeszcze pieśni są opublikowane w tej książce? Książka składa się, prawdę mówiąc, z trzech rozdziałów, które są bardzo podobnie zbudowane. Pieśni pogrzebowe, wspomniane już, a więc jest opis, jak ta ceremonia się odbywała w domu? Przecież ta ceremonia była do mniej więcej lat 90. XX wieku, kiedy to osoba zmarła żyła w domu. No i teraz rodzina, czy najbliżsi, jak przygotowywali? Jak to robili? Opisywałam ten ceremoniał pogrzebowy na podstawie rozmów oczywiście, ale starałam się, jeżeli ktoś mi o czymś powiedział i uważałam, że jest to ważne, to w nawiasie mam napisane, w jakiej wsi to było. Wymieniam nazwę wsi, ponieważ no, kiedyś śmierć była wpisana w życie. No, ktoś się rodzi, ktoś umiera. No, tak, to cały czas plan. Jest tylko. No jest, to my dzisiaj, to jest to zupełnie inaczej, brzydko powiem, załatwiane, tak? Ponieważ zmieniły się czasy, zmieniły się potrzeby ludzi. Wiele rzeczy się zmieniło, a więc pieśni pogrzebowe są opisane najpierw. Jest opis, jak to się odbywało, jak to się pięknie odbywało, z jakim szacunkiem, z jaką celebracją. Także wszystkie opisy, które udało mi się uzyskać, opowieści od ludzi, starałam się tutaj właśnie umieścić.
Później jest alfabetyczny spis pieśni. No nie chciałam wyróżniać, która ma być pierwsza, która ostatnia. Jest w pieśni 41. I dalej jest zapis nutowy w pieśni. Na końcu tego rozdziału jest indeks informatorów, ponieważ uważam, że przy każdej pieśni jest oczywiście podane imię, nazwisko, rok urodzenia i miejsce zamieszkania, ale indeks wszystkich informatorów, ci, którzy mi podawali tą pieśń, powinien być również zamieszczony, żeby to było wiarygodne, że ja sobie to nie wzięłam z, przepraszam, z kosmosu, tylko na przykład mam to od pani Eli. Podobnie jest, jeszcze są na końcu zdjęcia. Zdjęcia z pogrzebów, które mam od ludzi, którzy zechcieli mi użyczyć. Podobnie rzecz się ma z pieśniami majówkowymi. Pieśni majówkowe to są żywe pieśni, ponieważ one są do dzisiaj wykonywane. Do dzisiaj, jakbyśmy w maju wieczorem przejechali się po wsiach grabskich, to widzimy grupki osób, które siedzą przy kapliczkach, przy krzyżach, śpiewają przepiękne pieśni. I w większości to są pieśni przez nich ułożone. Niekiedy bardzo wzruszające, niekiedy mają one formę ballad. Opowiadają o takich zjawiskach nadprzyrodzonych, o żywotach świętych. Także pieśni majówkowe i opis. Jak to się, od kiedy się u nas śpiewa pieśni majówkowe, jak to się odbywa w poszczególnych wioskach, bo w jednej wiosce na przykład jest taki układ, nie będę w tej chwili mówiła jaki, wykonywania majówki, a w drugiej wsi na przykład sobie coś dodają, dośpiewują panie, w większości panie są. No są też mężczyźni, ale jest mało. Mało jest też dzieci przy tych kapliczkach. Ludzie opowiadają, że wcześniej to przychodziła młodzież, przychodziły dzieci. Dzisiaj dzieci prawie nie ma. Spotkałam kilka osób w młodym wieku, ale to są sporadyczne przypadki. No i pieśni majówkowe też są zamieszczone w ten sposób, że zamieściłam je alfabetycznie. Potem jest zapis nutowy tych pieśni. Te pieśni są bardzo długie, niekiedy mają po 30-40 zwrotek. No i jest również, są również zdjęcia kapliczek, krzyży. No nie udało mi się wszystkich z całej ziemi rawskiej, bo tego by było bardzo dużo, ale jakieś przykładowe, gdzie właśnie ludzie się modlą, zamieściłam. No i później są pastorałki, to jest trzeci rozdział. Opisałam pastorałkę jako pieśń, skąd się wzięły pastorałki w ogóle w Polsce. A później przeszłam do kolędników, ponieważ kolędnicy to jest taki obrzęd, który prawdę mówiąc już u nas nie istnieje. Ze względu na to, że mniej więcej do połowy XX wieku kolędnicy chodzili po wsiach, później się zrobiło coś, nie wiem, tak jak powiedziałaś, że w pewnym momencie zaczęto uważać, że muzyka ludowa to jest ta B. Że to, tak, że to nie wypada i tak dalej. I na ziemi rawskiej nie ma już kolędników, takich jak gdzieś tam słyszymy, czy widzimy na filmach. Owszem, ci, którzy podali mi informacje, pamiętają to ze swojej młodości, a są to ludzie, którzy mają po 80 albo 90 lat. Albo opowiadali jakieś prawenty, niektóre osoby potrafiły zacytować dosłownie, że wchodzili kolędnicy i mówili tak i tak. I ja to zacytowałam, bo to jest autentyczne, uważam, bo ta kobieta sobie przypomniała, jak to się odbywało kiedyś. No i na końcu zrobiłam taką trochę prywatę, bo no nie miałam zdjęć kolędników, ale już chciałam, żeby to było tak samo w każdym rozdziale. I na końcu zamieściłam mój zespół ludowy podchlebnicki, który prowadzę w Starej Wojskiej i z nimi tych kolędników przygotowuję i chodzimy po wsiach i też no, staramy się wchodzić do każdego domu i kontynuować tą tradycję. Także na końcu są zdjęcia tutaj mojego zespołu. Po każdym rozdziale jest również bibliografia. Wymieniam pozycje książkowe, które przeczytałam, przestudiowałam. Właśnie miałam powiedzieć, że w tym bluzowych pani zapomniała o tym bluzowych prezentacjach. Dęgusz są.
Przechodziliśmy z kogutem. Ale lepiej z tym nie macie. Będzie nam Indusowy to nie są nabożny. Nie. No, to jest obrzęd. Tak, ale to jest przy świętach wielkanocnych się chodzi tylko. No ale to nie jest wieśnia Boża. Nie jest. Nie. Ale już mamy kolejne pomysły. Wieśnie obrzędowe następnym razem, przy okazji będziemy się widzieć, więc zespół Podkarpnicki to głównie młodzież, prawda? Bo z tego, co tak mi się wydaje, kiedyś koleżnicy to były głównie osoby, to tak jak tutaj, młode, młodzież, dzieci, którzy chłopcy dzisiaj tak naprawdę głównie chłopcy, prawda? Więc od dzieci trzeba zaczynać i tak naprawdę tym powinna się pani tutaj bardzo mocno pochwalić, zespołem podkarpnickim, który no kiedy widzi się go na scenie, to ciężko się nie zachwycić. A do naszych muzyków przejdziemy w tym momencie, bo pani Barbara Obranicka-Gromek jeszcze nie odłożyła instrumentu i zamierza nam coś tutaj teraz zagrać i zaśpiewać. Muzyka ludowa we wsi Glina. Zapytacie Państwo, gdzie leży Glina? Tak. Gmina Rzeczyca chyba? Tak. Za Rzeczycą, gdzie się jedzie w stronę Tomaszowa.
Ja do Rzeszczycy, do Gliny trafiłam pisząc pracę magisterską, jak byłam młoda i piękna. Kiedy autobus przywiózł mnie, zostawili mnie na szosie. Boże, gdzie ja przyjechałam? Tam nie ma ludzi. Glina to jest właśnie taka wioska oddalona od głównej szosy, chociaż ona w tej chwili jest taka rozrzucana w kilku miejscach. Tam była kapela Metów. Tam była kapela Metów, znana w całej Polsce. Dzisiaj, żeby kontynuować tą tradycję kapeli Metów, organizowane są potańcówki w sierpniu najczęściej albo we wrześniu. No i tam, ponieważ współpracowałam z panem dyrektorem GOK-u, to pomyśleliśmy, żeby napisać projekt i ten projekt przeszedł, dostał dofinansowanie, ten projekt był z Narodowego Centrum Kultury i zorganizowaliśmy właśnie potańcówkę, transkrypturę. Oczywiście była również promocja tej książeczki i drugim takim działaniem to był konkurs ludowy, który odbył się w październiku w poprzednim roku. I to też były pieniądze właśnie z tego instytutu. Także to była jedna pozycja. No i później pracowałam silnie nad pieśniami narożnymi. Dzisiaj co prawda tych pieśni, proszę Państwa, nie śpiewamy dziś. No tak, pomyśleliśmy sobie, że pieśni pogrzebowe w marcu jakoś tak nie czuję ich na tą porę roku. No pastorałki tym bardziej nie. No majówki, no też dwa miesiące przed majówkami też nie pasuje. Dlatego my dzisiaj tylko opowiadamy o tej książce, a mamy nadzieję, że będą takowe spotkania, kiedy będziemy śpiewać właśnie te pieśni. No, krzyżu. Nie, też. No, są pomysły, jak to zorganizujemy. Więc widzę, że Pani już troszeczkę w przyszłość zaczyna wybiegać, to w takim razie jakie są plany na przyszłość? No, chcielibyśmy razem ze Stowarzyszeniem SOWA, Pani Prezes Małgorzata Dudek, która prowadzi to stowarzyszenie, chcielibyśmy zorganizować warsztaty. Powiem szczerze, że do końca tygodnia czekamy na odpowiedź z kolejnej możliwości do uzyskania dofinansowania. Czy dostaniemy, nie wiem, ale jeżeli nam się uda, to chcielibyśmy w maju przygotować właśnie takie spotkanie podobne jak w tej chwili kameralne warunki, a później przenieść się właśnie w plener, czy to pod krzyż, czy to gdzieś pod kapliczkę i razem z kobietami i z mężczyznami, z ludźmi tam mieszkającymi śpiewać te pieśni. Bardzo możliwe, że takich spotkań będzie kilka. A w listopadzie chcielibyśmy, no listopad jest takim miesiącem, kiedy nam się właśnie z tymi osobami, które już odeszły, najbardziej kojarzy. Wtedy chcielibyśmy takie warsztaty zorganizować z pieśniami pogrzebowymi. No a pastorałki przyjdą same. Dokładnie. W takim razie publikacja już jest. Jest z nami, jest dostępna. Proszę powiedzieć, dla kogo jest ta książka? Dla wszystkich. Dla ludzi, którzy kochają folklor, sztukę ludową, którzy chcą śpiewać, których to pasjonuje, tak jak mnie. Uważam, że na przykład pieśni pogrzebowe mogłyby wykorzystać, nie wiem, kółka jakieś różańcowe albo osoby, które zajmują się oprawą pogrzebów. Na przykład również i u nas w Rawie. Mam nadzieję, że nasz pan, zapomniany pan, nie? Szymon. Pan Szymon też mógłby skorzystać z tych pieśni. Albo, ponieważ teraz na wsiach, jeżeli jest pogrzeb, jest przywieziona trumna, to przychodzą kobiety ze wsi, przychodzą wcześniej i śpiewają niektóre te pieśni.
ale to jest krótko, bo kiedyś czy z mamą śpiewało się dwie albo trzy niekiedy noce, dlatego te pieśni są bardzo długie, bo później jak szedł był żałobny, to trzeba było cały czas śpiewać. To nie było tak, że się szło i się rozmawiało z koleżanką, która szła obok, czy tam z sąsiadką. Cały czas się śpiewało. W związku z tym one są bardzo, bardzo długie. Dlatego no, chcemy, żeby również ludzie poznali, bo będzie pewnie możliwość, żeby te pieśni wykorzystać. Pastorałki myślę, że przydadzą się w szkołach, gdy przygotowuje się różnego rodzaju przedstawienia świąteczne, jasełka, może w kościołach schole mogłyby skorzystać, a może i Państwo, gdy zobaczycie za chwileczkę te teksty, to Wam się poprzypomina, aha, taką kolędę pastorałkę to śpiewała moja babcia, to ja pewnie ją znam. A może właśnie te panie, które przy kapliczkach i przy krzyżach modlą się w maju i odprawiają właśnie tak zwane majówki, rozszerzą ten swój repertuar, bo niektóre pieśni są znane tylko konkretnie w danej wsi. Niektóre z kolei znane są w całym regionie, więc można się wymienić. No i przede wszystkim dla takich ludzi, którzy zajmują się folklorem, którzy chcą no, poszerzać o swoją wiedzę na temat naszych rabskich pieśni. Dużo wymiana Pani Danusi Maryjnych pieśni to było jak chodziły obrazy. W 1962 roku pierwszy raz chodził obraz. To my żeśmy tam na czwartą, na piątą wieść. Danusi inaczej to będzie śpiewała. Tak, bo to były pieśni naryjne i te przy kapliczkach też są pieśni. Tak, przynosiłyśmy, przepisywałyśmy sobie i to tak wszystko mieszało. Ale najpiękniejsze jest to, że powiedziałabym 95% pieśni, które tutaj spisałam, a jest tutaj 122 pieśni. To są pieśni od ludzi. To są pieśni nigdzie nie publikowane. Mówię 95%, dlatego że większość z tych osób to ma zeszyty, jakieś stare zeszyty. Tak, stare zeszyty i to jest coś cennego. Ja tylko mogłam pożyczyć taki zeszyt i musiałam go oddać, a z jednym zeszytem miałam wielki problem, bo nie wiedziałam, od kogo pożyczyłam, ale w końcu się wyjaśniło. I po prostu te pieśni są tylko tam w tych zeszytach i tylko ci, którzy je mają, to po prostu na śpiewach. Jak widzą Państwo, to jest niesamowicie ważna praca. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jest Pani tutaj z nami i że te książki powstają. Jest to nie tylko zapis tradycji, nie tylko zapis muzyki, ale i zapis języka. Ja ze swojego punktu widzenia jakby myślę, że on jest uroczy i on jest ważny. Ten język ludowy, ta gwara ludowa każdego regionu jest niesamowicie ważna. Również do przekazywania tym najmłodszym pokoleniom. Niech zobaczą, jak kiedyś mówiono i że to było całkiem normalne, tak jak pielęgnujemy pomniki, jak pielęgnujemy różnego rodzaju zabytki czy zamek hrabski, musimy pielęgnować tą tradycję, którą przekazujemy. Którą przekazują też nasi muzycy, którzy mam nadzieję, że mają jeszcze coś przy. Ja tylko powiem dla znania, że proszę Państwa, jak się pisze gwaron, to w komputerze wszystko podkreśla. Wszystko jest czerwone. I ja później muszę bardzo dokładnie to przejrzeć, bo on to widzi jako błąd. Tak? Więc to jest dla mnie też taka bardzo mozolna praca, bo jeszcze człowiek tak jest zbudowany, że może 10 razy na to patrzeć i ja tego nie widzę. I dopiero jak aha, jest wydrukowany, taki zawsze robimy pierwszy egzemplarz próbny, że na przykład ten jest taki próbny i ja tu wyłapuję jeszcze ostatecznie jakieś błędy, chociaż mówię, do końca też mi się gdzieś tam jakaś literówka trafi, ale gwara to już jest na band, że jest to podkreślone i ciężko to wykorzenić. Ta nowoczesność wykrywa to jako błąd, a my wykrywamy to jako nasze piękne dziedzictwo, które dbamy i dba Danuta Dębska, chociażby pisząc takie wspaniałe książki. Gorące brawa.